dawnych czasach, kiedy nie było internetu, nie było książek, większość ludzi była niepiśmienna i mieli nic więcej do roboty, niż dobrze zjeść, klepnąć żonę w tyłek i pójść razem z nią oglądać gwiazdy. Chciałabym z Wami cofnąć się w czasie i wrócić do tych dni. Wyruszamy w niedzielę. Pakujemy wszystko, co wydaje nam się potrzebne. Książki, moje zabawki, bez których się nie ruszam, pędzle, papiery, glinę. Zabrałam nawet koło garncarskie. Strasznie chcemy zrobić coś razem, więc będziemy się poruszać między plastyką a teatrem. To jest nasz eksperyment, czyli poddajemy siebie tysiącom atmosfer kosmicznej nudy. Nasze historie będą się rozgrywać od poniedziałku przez wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę ze wszystkim, co nas tutaj dopada. Rano 2-3 godziny na pisanie z kawą, po południu obiad z rodziną, który ciągnie się od 2-4 godzin. Od popołudnia przez wieczór i późną noc zbieramy inspiracje z nieba i z ziemi. Zbieramy je wszystkie do kieszonki. Myśli snują się na wielu płaszczyznach i poziomach. Zbijają się spiralnie ku górze i tam kondensują się, krystalizują i spadają na nas z powrotem. A potem znowu wzbijamy je w górę i w górę i obmyślamy jeszcze raz. Także na pewno będziemy wracać wielokrotnie do pewnych tematów, ale za każdym razem inaczej, za każdym razem na innych płaszczyznach. Tak pracujemy. Artysta musi być ponad ziemskim prawem. Artysta musi eksperymentować. Artysta musi stać na czele. Artysta musi iść z pochodnią, rozświetlać mrok. Artysta jest szamanem. Naszym zadaniem jest rozwijać myśl, być w procesie, że jesteś częścią czegoś większego, a z kryzysów wychodzić zwycięsko. Nazywam się Marzena Gawrysiak i jestem twórcą we wszystkich kierunkach. Zapraszam.